Polityczny sąd nad Sądem Najwyższym. Małgorzata Gersdorf została dziś na 16 zaproszona do Pałacu Prezydenckiego. Pierwsza prezes Sądu Najwyższego zaproszenie przyjęła, ale w rozmowie z Faktami TVN powiedziała, że pisma w sprawie przejścia przez nią w stan spoczynku od Andrzeja Dudy nie przyjmie. W Sądzie Najwyższym szykuje się dwuwładza. Według dziennika Gazety Prawnej kandydatem prezydenta w miejsce Gersdorf ma być sędzia Krzysztof Staryk. Dziś wchodzą w życie przepisy, na podstawie których sędziowie, którzy ukończyli 65 lat, przechodzą w stan spoczynku przed Sądem Najwyższym. Dziś wieczorem szykuje się protest w obronie sędziów. Teren wokół sądu jest ogrodzony i otoczony płotem. Od kilku miesięcy trwa tu remont. Jutro dalsza część protestów. Sędziowie, którzy ukończyli 65 lat, zamierzają rano normalnie przyjść do pracy.